Siema, siema, witam, tutaj Kasiek. W dzisiejszym filmie będę chciał pokazać, jakie rzeczy, czyli bonusy, dostajemy za zakup wersji Origin Edition i chodzi tutaj o Overwatch. Przejdziemy sobie najpierw do Diablo. W Diablo dostajemy tak: skrzydła łaski, które tutaj widzicie. Dodatkowo jeszcze obramówkę do naszej postaci. Jak w ogóle my sobie to aktywować, to wchodzimy w elementy ozdobne. Mamy tutaj ramki portretów i wybieramy sobie nasz portret. Jeżeli chcemy skrzydła, to wchodzimy tutaj w zakładkę skrzydła i klikamy sobie po prostu tutaj. Teraz pokażę wam w ogóle, jak wyglądają te skrzydła dokładnie. Zobaczcie, tutaj to jest. O, patrzcie, jak fajnie. Za chwilę sobie przejdziemy do kolejnej gry, do Heroes of the Storm. Z kolei w Heroes of the Storm dostajemy smugę. Jak ona wygląda, to możecie sobie zobaczyć właśnie w grze. Za chwileczkę pokażę wam kolejny dodatek i będzie to StarCraft 2. Z kolei w StarCraftie 2 otrzymujemy 6 portretów, takich jak Bastion, Fara, Żniwiarz, Żołnierz 76, Smuga, Winston. Następnie pokażę wam, co dostajemy w Hearthstone. Hearthstone. W tej grze dostajemy Reverse Overwatch. Kolejna gra, która nam została, to World of Warcraft i tutaj posłużę się screenem z tego względu, że ja w tą grę nie gram. Jeżeli chodzi o grę World of Warcraft, to dostajemy młodego Winstona, którego możecie sobie zobaczyć tutaj na screenie. Przejdziemy sobie teraz do Overwatch i zobaczcie, jakie unikalne skórki otrzymujemy za zakup edycji Origin Edition. Przejdziemy sobie najpierw do Bastiona. Tutaj mamy roślinny bastion. Fara, szefowa ochrony. Smuga, odrzutowa smuga. Żniwiarz, agent Black White Rayers. Żołnierz 76, dowódca szturmowy Morrison. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o skiny w Overwatch, o dodatki w innych grach po zakupie edycji Origin Edition. Ja zapraszam was do oglądania innych moich filmów, subskrybujcie kanał, wpadajcie na stream, fanpage, Twitter. Ja się będę z wami żegnał, cześć.